No właśnie, ja muszę powiedzieć, że po pierwsze, no przykra konstatacja, prawda? Ludzie do mnie odchodzą. Jak w przypadku większości problemów w życiu, pierwsze to trzeba zbadać przyczynę. Dlaczego? Prawda? I teraz te przyczyny mogą być albo jakoś po stronie tych ludzi, prawda? Co jest najwygodniejsze, ale myślę, że chyba jednak stosunkowo rzadkie, albo po mojej stronie jako menedżera, no i wtedy to jest kwestia stanięcia przed lustrem, trochę wprawdzie z samym sobą, no i zapytania się, jakim jestem liderem, jak komunikuję cele, jak z nimi rozmawiam, jak motywuję, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i to też mogą być jakieś racje powyżej ciebie jako menedżera, to znaczy to może być coś związanego z polityką firmy, z jej strategią i tak dalej. To może nawet być tak, że ludzie mają jakąś formę racji, że nagle zobaczyli, że może to miejsce jakoś nie jest przyszłościowe. I, no i znowu wracając, jeśli mam dobrą diagnozę, gdzie te przyczyny leżą, no to mogę działać jakby zgodnie z tym, co mi wyjdzie, prawda? Jeśli to jest tak, że to są niewłaściwi ludzie, to może dobrze, że sobie idą. Równa się zapewni, żeby ten proces odchodzenia po prostu był sprawny i bezbolesny i bezkrwawy. Jeśli to są przyczyny po mojej stronie, no to jest pytanie o moje menedżerskie przebudzenie się, o mój rozwój, o być może moją mobilizację, o zmianę stylu zarządzania. Jeśli to są przyczyny po stronie firmy, no to jest kwestia być może trudnej, ale jednak rozmowy, a to z działem HR, a to z zarządem, a to z tymi, od których te sprawy właśnie strategiczno-biznesowe zależą, żeby jak najszybciej zaradzić sytuacji. Natomiast moim zdaniem to zawsze jest kwestia dobrej diagnozy, a potem bardzo precyzyjnego działania, żeby sprawę jak najszybciej wyleczyć.